Przyjeżdżam tutaj również, proszę Państwa, bo mam głębokie poczucie odpowiedzialności. Nie tylko za to, co dzieje się w Polsce, ale mam głębokie poczucie odpowiedzialności za to, co dzieje się w Europie. Mówicie Państwo o migrancji, o migrantach. To jest poważny problem. I Państwo o tym doskonale wiecie. Polska przyjęła około 1 000 000 uchodźców z Ukrainy. Ludzi, którym nikt nie chciał pomóc. Oni dzisiaj są u nas i pomagamy im. O tym też trzeba rozmawiać. Wszystko zaczęło się właśnie od tego przemówienia premier Beaty Szydło w Parlamencie Europejskim. Intencją było zapewne usprawiedliwienie nieprzyjmowania przez Polskę uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu. Pokazanie, że to nie jest tak, że my nie chcemy pomagać, tylko mamy już na głowie uchodźców z Ukrainy i nie poradzimy sobie z dodatkowymi uchodźcami z innych krajów. Wydaje się, że Jacek Sasin i Witold Waszczykowski potwierdzają to tymi wypowiedziami. Jak pan odbiera te informacje, które właśnie napłynęły z Węgier, że krzycząc żadnych uchodźców po cichu przyjęli 1300 osób? Szczerze mówiąc, nie wiem, przyjęli, nie przyjęli, no to są jakieś nieoficjalne informacje. Przyjęli, tylko że mówią, że to nie byli imigranci, ale uchodźcy, ale nie unijni, przyjęli, tylko ale tacy. Ale jeśli przyjęli, to jest ich prawo. My jako Polska też przyjmujemy uchodźców i przyjmujemy również emigrantów ekonomicznych i to w bardzo dużej liczbie. Mówię tutaj o obywatelach Ukrainy, którzy do Polski przybywają. No wiem, że pan powie o Ukrainie, ale to jest jednak, Iwan, on przyjął nie z Ukrainy. Ale dobrze, ale czym się różnią uchodźcy z Ukrainy od uchodźców z innych terenów? Zawsze są to uchodźcy. Ale ile my to uchodźców politycznych z Ukrainy? Formalnie tych, którzy taki status uzyskali, to jest kilkadziesiąt osób. W tej chwili w Polsce, ale jeśli zobaczymy, popatrzymy na tych, którzy napływają dzisiaj do Europy, ale to jest tą falę... imigracja zarobkowa. No więc właśnie. W czasie dyskusji w Europie chcemy, aby dobrze wybrzmiał fakt, iż Polska przyjęła olbrzymią grupę ludzi, nie tylko z kierunków południowych, ale przede wszystkim ze wschodu. W Polsce w tej chwili przebywa około 1 000 000 Ukraińców, którzy przybyli do nas, w większości z nich w obawie przed sytuacją, jaka jest na terenie Ukrainy. Problem polega na tym, że jest to kłamstwo, które niestety weszło wielu politykom i nawet zwykłym ludziom w nawyk. Teraz, kiedy Unia Europejska chce nam narzucić jakieś kwoty uchodźców, to zaraz widzę komentarze w stylu: przecież przyjęliśmy już 1,5 miliona uchodźców z Ukrainy. Mamy przyjmować jeszcze dodatkowo tych z Afryki i Bliskiego Wschodu? Jakie są fakty? Fakty są takie, że według Urzędu do Spraw Cudzoziemców w 2017 roku w Polsce zarejestrowanych było 56 uchodźców z Ukrainy. W 2016 roku było to 16 osób, a w 2015 zaledwie 2. Rozumiem, że Niemcy też manipulują, nazywając imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu uchodźcami, ale to nie znaczy, że my również mamy to robić. Ryszard Czarnecki, europoseł PiS, również wspomniał o uchodźcach z Ukrainy, ale podał mniejszą liczbę niż Beata Szydło. Oficjalna agencja unijna, Eurostat, a więc odpowiednik naszego GUS-u, taki nazwijmy to unijny główny statystyczny, umieścił Polskę na drugim, podkreślam, na drugim spośród 28 krajów członkowskich Unii miejscu, gdy chodzi o przyjmowanie uchodźców. Padła tam liczba w oficjalnych dokumentach tego Eurostatu 400 tysięcy uchodźców. Oczywiście są to ludzie z Ukrainy. I oczywiście można dyskutować z Unią Europejską, z oficjalną agendą unijną, czy to jest właśnie definicja uchodźcy i czy różnią się uchodźcy z Ukrainy od tych uchodźców z Syrii, ale fakt jest faktem, że mamy w tej chwili u nas ponad 1 000 000 Ukraińców. Bardzo duża część tych ludzi wyjechała na skutek coraz trudniejszej sytuacji w ich kraju, która jest efektem wojny, która się przecież de facto toczy na Ukrainie Wschodniej. W związku z tym tutaj Polska otworzyła się na tych uchodźców. Pozwoliłem sobie napisać na Twitterze do pana Ryszarda Czarneckiego z zapytaniem, gdzie znajdują się wspomniane przez niego dane Eurostatu. Odpowiedzi się nie doczekałem, ale najprawdopodobniej znalazłem statystyki, o których mówił pan Ryszard. Statystyki przedstawiają liczbę wydanych po raz pierwszy zezwoleń na pobyt w danym kraju. W Polsce takich zezwoleń zostało wydanych około 585 tysięcy, z czego 87,5%, czyli około 512 tysięcy, zostało wydanych Ukraińcom. I pod tym względem jesteśmy drudzy w Unii Europejskiej, przed nami jest jedynie Wielka Brytania. Dodatkowo w ogólnej puli 585 tysięcy zezwoleń na pobyt w Polsce aż 84,3%
zostało wydanych z powodu chęci zatrudnienia. W takim razie te 400 tysięcy uchodźców z Ukrainy, o których mówił pan Ryszard Czarnecki, przynajmniej według tych oficjalnych danych Eurostatu, to po prostu kłamstwo. Już bliżej prawdy był premier Mateusz Morawiecki mówiący o uchodźcach z Ukrainy w Polsce na TVP 1 stycznia tego roku. Na wschodnich rubieżach Unii Europejskiej my niezwykle przyczyniamy się do obniżenia napięć, ponieważ my przyjęliśmy już co najmniej kilkadziesiąt, a może nawet sto kilkadziesiąt tysięcy uchodźców z Ukrainy, tylko nie przyznajemy im statusu azylantów, ale pani redaktor, jeśli u nas przebywa ponad milion, czy może nawet półtora miliona Ukraińców, to nawet statystycznie rzecz ujmując i proporcjonalnie do tych terenów objętych wojną na Ukrainie, co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi uciekło do nas z terenów objętych wojną. Według statystyk Eurostatu 7,4% zezwoleń dla Ukraińców na pobyt w krajach Unii Europejskiej zostało wydanych z innych powodów. Skoro nie wystąpili o zezwolenie w związku z pracą, edukacją czy rodziną, to jest taka możliwość, że część z tych osób boi się zostać w Ukrainie i można powiedzieć, że są to tacy nieoficjalni uchodźcy. W takim wypadku jest możliwość, że takich nieoficjalnych uchodźców z Ukrainy mamy w Polsce nawet 25, 50, a może nawet 100 tysięcy, ponieważ w 2014 roku o zezwolenie na pobyt w Polsce z innych powodów wystąpiło 118 tysięcy osób, a w 2015 roku 125 tysięcy osób, z czego większość w pierwszym i w drugim przypadku stanowili Ukraińcy. Nie zapominajmy jednak o tym, że po pierwsze mamy oficjalne statystyki, według których w Polsce są setki uchodźców z Ukrainy, a nie tysiące, setki tysięcy czy miliony. Po drugie, żeby mówić oficjalnie na arenie międzynarodowej o nieoficjalnych uchodźcach z Ukrainy, przydałoby się to jakoś rzetelnie sprawdzić, przedstawić badania, a nie opierać się wyłącznie na własnych przeczuciach. Na koniec chciałbym wspomnieć jeszcze o jednej sprawie. Nawet jeśli w Polsce mamy te setki tysięcy czy miliony uchodźców z Ukrainy, to czy są oni wspierani i utrzymywani przez polskich podatników? Czy są budowane specjalne obozy dla uchodźców? Czy przestępczość drastycznie wzrosła przez przyjmowanie tych niby uchodźców do Polski? Porównując naszą sytuację do tego, co dzieje się na zachodzie Europy w związku z napływem niby uchodźców z Afryki i Bliskiego Wschodu, muszę przyznać, że wydaje się, jakby u nas żadnego napływu uchodźców nie było. Napływ imigrantów z Ukrainy jest widoczny gołym okiem, ale w sumie czy to jest coś złego? Moim zdaniem można podzielić imigrantów na tych dobrych i złych. Źli imigranci to ci, którzy przyjeżdżają do danego kraju, siedzą na socjalu i nie pracują. Tacy właśnie imigranci, nazywani również uchodźcami, od niedawna napływają do krajów Europy Zachodniej. Dobrzy imigranci swoją ciężką pracą i zaangażowaniem zbudowali Stany Zjednoczone. Jakimi imigrantami według Was są Ukraińcy? Wiele osób obwinia Ukraińców za to, że przyjeżdżają tutaj pracować za mniejsze pieniądze i zabierają Polakom pracę. Czy nie powinniśmy obwiniać za to rządu? I to nie tylko tego, który jest teraz, ale każdego rządu, który nie zaczął obniżać i upraszczać podatków, który porządnie nie zreformował ZUS-u czy NFZ-u, który zamiast deregulować, regulował itp. To nie wina Ukraińców, że polskich przedsiębiorców nie stać na wysoką pensję dla Polaka. Za to również nie odpowiada polski przedsiębiorca. To rząd do tego doprowadził i z tego, co mówił Mateusz Morawiecki, nie można się spodziewać żadnych pozytywnych dla Polaków zmian, przynajmniej w tej kwestii. Jeżeli z dostępnych nam analiz wynika, że ubędzie od kilkuset tysięcy ludzi do aż półtora miliona, to znaczy, że musimy podjąć bardzo intensywne działania zmierzające do uzupełnienia tego ubytku. Jakkolwiek źle się dzieje na Ukrainie, przyciągnięcie tu miliona, dwóch ukraińskich obywateli to może być ogromny impuls dla samej Ukrainy za 4, 6, 8 lat. Jeśli Ukraińcy tu przyjadą, to część z nich założy rodziny i zostanie tu, ale znacząca część tam wróci. Ja byłbym gotów tutaj zgodzić na to, żeby te niedziele były wolne, ale bardzo bym prosił o to, żeby Solidarność wspierała Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rodziny w tym, żeby otworzyć się bardziej na pracowników ze wschodu, na imigrację zawodową, bo chcę wyraźnie to powiedzieć, że dzisiaj dla gospodarki polskiej jest to jedna z naszych
pięt achillesowych, brak wykwalifikowanych pracowników.